Czy pamięta pani sam moment wypadku? Na jakich światłach wjechała pani na skrzyżowanie? Jakie były warunki atmosferyczne? Czy syn był przypięty pasami? Jest pani podejrzana o to? Wyrzuty sumienia są dużo większą karą niż więzienie. Nie zmienia to faktu, że prawo jest prawem i za takie przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. To musi być wyegzekwowane.